Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec, zdrowie, uroda i fitoterapia. Dziś mamy bardzo poważny temat. Porozmawiamy o naczyniach krwionośnych, o tym, jak je oczyścić i zregenerować. Dlaczego mówię poważny? Dlatego, że od zdrowia naszych naczyń krwionośnych tak naprawdę zależy zdrowie całego organizmu, bo to naczynia krwionośne doprowadzają tlen do każdej komórki. Jak będą funkcjonować źle, no to odczuwamy niedotlenienie. Jeżeli naczynia nie funkcjonują dobrze, to też nie dostarczają nam składników odżywczych. Nie odprowadzają produkty przemiany materii wewnątrzkomórkowej i różne toksyny. A przyczyn, dlaczego te naczynia mogą cierpieć, dlaczego mogą chorować i nie funkcjonować odpowiednio, jest wiele. Bardzo często występuje arterioskleroza. To wtedy, kiedy naczynia są pozwężane, bo na ściance odkłada się blaszka miażdżycowa. Albo na przykład może wystąpić taki problem jak zwapnienie naczyń krwionośnych, kiedy one się robią kruche, po prostu się rozsypują i mogą pojawiać się różnego rodzaju siniaki, wylewy, nawet zawały. Bardzo mocne problemy pojawiają się też, jeżeli występuje zesztywnienie naczyń krwionośnych. To wtedy też i niedotlenienie, i wylewy, i bardzo poważne choroby serca. Ogólnie o zesztywnieniu naczyń krwionośnych. Co to za problem? Dlaczego nagle ta ścianka naczyń staje się taka gruba? Dlaczego w niej zaczyna odkładać się kolagen i co z tym możemy zrobić? Opowiadałam w innym nagraniu. Zachęcam Was, Państwo, to obejrzeć, bo niestety ten problem dotyczy każdego z nas. W pewnym czasie te problemy zaczynają się pojawiać, bo ten kolagen w ściance zaczyna się odkładać z wiekiem. Pytanie tylko, co zrobić, żeby jak najpóźniej ta ścianka robiła się taka twarda, sztywna, mało elastyczna, żeby jak najmniejszy był ten problem i jak najmniej nam dokuczał. Także do tamtego wideo Was odsyłam. Ale dzisiaj też porozmawiamy, co można zrobić, jak te naczynia oczyścić, jak je wzmocnić, ze względu na to, że jest na to wiele bardzo prostych sposobów. I na pewno z łatwością można je wprowadzić do swojego życia. Będę dziś mówiła o suplementach diety oraz o różnych składnikach, które możemy dostarczyć razem z pożywieniem. Bo o tym, że jest jeszcze tak zwana gimnastyka wibracyjna, w tym wcześniejszym nagraniu już wspomniałam i na pewno jeszcze później o tym porozmawiamy. A dzisiaj skupmy się na suplementacji. Pierwszym składnikiem bardzo ważnym na naszej liście jest witamina D. Witaminę D ogólnie znamy jako bardzo dobry składnik dla naszych kości i dla naszych stawów. Również jest to witamina, która wzmacnia pracę układu immunologicznego. Ale warto pamiętać, że wpływa ona na elastyczność naczyń krwionośnych. I jeżeli nie chcemy, żeby takie zesztywnienie naczyń dość szybko zaczęło się rozwijać w tym wieku przykwitania, po 40 najczęściej ten proces już się zaczyna, to pamiętajmy o regularnej suplementacji witaminy D. Tu może się pojawić pytanie, a ile tej witaminy D trzeba stosować? Ja specjalnie nagrałam na ten temat inny filmik, bo to jest bardzo indywidualne. I w tym filmiku zobaczycie Państwo, w jaki sposób dobiera się witamina D. Podaję tam konkretny schemat. Ale jak już będziemy suplementować witaminę D, warto też pamiętać o witaminie K, bo to ona reguluje gospodarkę wapnia. Ona zabiera ten wapń do kości, żeby nie wbudowywał się nam w ściankę naczyń krwionośnych. Myślę, że Państwo słyszeliście takie pojęcie, już taka jednostka chorobowa, jako zwapnienie naczyń krwionośnych. Żeby tego uniknąć, odpowiednia ilość witaminy K też powinna być w suplementacji i w naszej diecie. Natomiast nie wystarczy nam tylko witamina K, żeby wapń na ściankach się nie odkładał, bo on tam się pojawia wtedy, kiedy jest stan zapalny. Próbuje nam usunąć ten stan zapalny. W ten sposób jakby pomaga naszemu organizmowi. My możemy usuwać stan zapalny, stosując dwa składniki. Witamina C i resweratrol. Jeden i drugi składnik mają działanie przeciwzapalne, regenerujące śluzówkę na ściance naszych naczyń krwionośnych. Ten śródbłonek naczyń potrafią zregenerować i odbudować. Witaminę C poleca się stosować w dawce
500 mg 2-3 razy dziennie. Najlepiej rozkładać właśnie na takie mniejsze dawki i częściej stosować, niż większą dawkę jednorazowo. Pamiętajmy, że nasz organizm też ma swoje ograniczone takie moce przerobowe, można powiedzieć. Przecież tak wiele funkcji w nim zachodzi. On o wiele funkcji musi jednocześnie zadbać. I nie wykorzysta całej witaminy C, jeżeli jakieś duże uderzeniowe dawki naraz dajemy. Dlatego rozkładamy małymi porcjami w ciągu dnia. Bardzo ważnym suplementem diety jest omega-3. My niestety nie jesteśmy w stanie w 100% omega-3 uzupełnić, dostarczyć z naszą dietą. Dlatego suplementacja jest potrzebna. Omega-3 słynie przede wszystkim ze swojego działania prozapalnego i na takie powolne stany zapalne jest wspaniała. I nie tylko na naczynia krwionośne będzie nam pomagać, a ogólnie w całym organizmie będzie usuwać te stany zapalne, które są przyczyną wielu, wielu dolegliwości. Mamy jeszcze dwa bardzo ważne minerały, które pomagają dbać o zdrowie naczyń. To jest magnez i potas. Jeżeli chodzi o magnez, to on też reguluje gospodarkę wapna, powoduje, że wapń na ściance naczyń się nie odkłada. I magnezu trzeba dostarczać od 350 do 400 mg dziennie. To samo dotyczy potasu. Potas też jest bardzo ważny dla zdrowia ogólnie układu pokarmowego. Natomiast zarówno magnez, jak i potas, jeżeli dobrze dobieramy dietę, to z dietą akurat możemy spokojnie dostarczyć. Wtedy dodatkowo suplementacja nie będzie potrzebna. Bardzo ważnym składnikiem naszej diety jest kurkuma. Kurkuma jako przyprawa bardzo dobrze rozgrzewa organizm i poprawia krążenie. A wiecie Państwo, że taka gęsta krew, która bardzo ciężko krąży w naszych naczyniach, no to zawsze jest problem, bo wtedy też organizm jest niedotleniony, a naczyniom jest bardzo ciężko pracować i kurkuma plus oczywiście odpowiednie nawodnienie, bo o wodzie nie możemy zapominać. Natomiast kurkumę można też połączyć jeszcze z czosnkiem i razem tworzą niesamowite połączenie dla oczyszczania i regeneracji naczyń. Czosnek słynie z antybakteryjnego działania, przeciwzapalnego, rozrzedzającego krew i można też połączyć kilka składników w taką super miksturę. Bardzo prosto jest je zrobić. Bierzemy 1 główka czosnku, obieramy, bardzo drobno trzeba będzie go albo przez praskę przypuścić, albo po prostu zmielić. Dodatkowo 3 cytryny całe ze skórką, ale oczywiście usuwamy pestki. Dlatego przed tym, jak będziemy używać cytrynę, trzeba ją dokładnie albo umyć, albo wyozonować. Jak oczyszczać warzywa, owoce, też mówiłam w innym nagraniu. Sprawdźcie sobie, jeżeli Państwo nie wiecie. I trzeba nam czosnek i cytrynę zmielić razem, dodać łyżeczkę kurkumy i 50 ml miodu. I tworzy się taka mikstura, którą spożywamy po jednej łyżeczce 2 razy dziennie, aż nam się nie skończy. Potem robimy przerwę 5 dni i znowu możemy powtórzyć. I kilkakrotnie możemy taką kurację stosować. Zawsze ten nasz zrobiony zestaw trzymamy, tą naszą miksturę trzymamy w lodówce. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o naszych pokarmach, to genialnie na nasze zdrowie, na zdrowie naszych naczyń działają burak i granat. Ich czerwony kolor bardzo wiele nam mówi. Pamiętacie? Już mówiliśmy o tym, że kolor w naszych warzywach i owocach pokazuje, jakie ważne składniki, te aktywne, tam się znajdują. I to też jest kolejne nagranie, z którym warto się zapoznać. Natomiast właśnie burak i granat zawierają bardzo dużo polifenole i są ważne dla serca i dla układu krążenia. Jeżeli mówimy o granacie, on też bardzo dobrze normalizuje formułę krwi. Poprawia jakby ilość hemoglobiny, ilość czerwonych krwinek. Bardzo mocno organizm dotlenia. Natomiast granat, wiadomo, sok z granatu, no nie jest najtańszym pokarmem. No ale popatrzmy na burak. Burak tani, powszechnie dostępny, a można go spożywać na surowo, sok z buraka, może być
kiszony burak, może być zakwas z buraka, może być też pieczony, gotowany, różnego rodzaju sałatki możemy z niego przyrządzać. Burak charakteryzuje się tym, że usuwa napięcie ogólnie w mięśniach i też wspomaga regenerację naczyń krwionośnych, usuwa stany zapalne. I zobaczcie Państwo, takie proste pokarmy, proste, które na co dzień możemy spożywać, w tak pozytywny sposób wpływają na nasz organizm. Tylko warto o tym pamiętać i spożywać to regularnie. Oprócz tego woda, nawodnienie i jeszcze bardzo ważny jest ruch. Bez ruchu nie usprawnimy sobie krążenia, a nie będzie sprawnego krążenia, będzie ciężko naczyniom pracować. Pamiętajcie też o gimnastyce wibracyjnej. Mam nadzieję, że będziecie o siebie dbać, a ten materiał był dla Was użyteczny. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.